Geralt, Geralt, śniło mi się, że jestem Wiedźminem. Walczyłem z takim strasznym potworem i w ogóle się nie bałem. To był sen, Alwinie. Poza tym jedynie głupcy się nie boją. Nieprawda. Berengar bał się zabić wielkiego rybola, a ty się nie boisz. Chcę zostać Wiedźminem. Myślisz, że fajnie jest być Wiedźminem? Pewno, ale chciałbym być taki jak ty, a nie jak Berengar. Wiedźmini są silni, nie chorują i niczego się nie boją. Może wolałbyś zostać rycerzem? Oni też są dzielni i mają wspaniałe zbroje. Rycerze to też rzeczywiście fajna sprawa. Wiem, zostanę rycerzem Wiedźminem. Ale cudnie. Geralt, jesteś wspaniały! Pobawisz się ze mną? Nie teraz. Muszę się zająć czymś bardzo ważnym. Zobaczymy się później. Cześć, Geralt. Fajnie jest bawić się na polach. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas. Tak jak Wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Alina, często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że... To tylko złe sny, Alwi. Jak się dostałeś do... Uczyliśmy się z Triss starszej mowy. Była burza. Bywaj. Zbierałam maliny dla ukochanego. Miałam chustę pełną soczystych, nagrzanych słońcem malin. Nie widziałeś mojej chusty wędrowcze? Skupiłam ją. Wychodzę za mąż już niedługo. Muszę po raz ostatni spotkać się z ukochanym. Będzie smutny, jeśli nie przyniosę mu słodkich malin. Miłość jest cierpieniem, bólem przeszywającym mą duszę niczym włócznia. Gdzie jesteś, mój ukochany? Przyjdź i odpocznij w słońcu. Ach,
siostro moja kochana, tyle razy ci mówiłam, płakałam na twoim ramieniu. Dlaczego? Dlaczego? Czuję zimno. Dlaczego jest mi tak zimno? Bo nie żyjesz, Alino. Kłamiesz! Wydrapię ci oczy! Ale... Zabiłaś moją Alinę! To był wypadek! Kłamiesz! Zawsze byłaś o nią zazdrosna! Gij! Cię przeklął. Ja sama. Zabiłam moją siostrę, piękną Alinę. Zabiłam z zazdrości. To ty, Celino? Nie dla mnie miłość. Nie dla mnie słońce. Tak pali. Powrócę tu nocą, by zaśpiewać pieśń skargi. Słucham? Bywaj. Thank you.
Cześć, Geralt. Jak tu trafiłeś, mały? Tajemnica. Pochodzę sobie z tobą. No dobrze, ale jak coś się zacznie dziać, to zwiewaj. Słucham? Bywaj.
Tak? Kupiłem dla... Wiedziałam, że... Oto twoje 5 bochenków. Dziękuję. Może w końcu uda się zatrzymać tę lawinę nienawiści i zaakceptujemy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. Nie mogę się już doczekać walki. Tak? Bywaj. Tak? Przychodzę. Masz dla mnie... Tak. Nareszcie będę mógł kontynuować moje dzieło. Weź ten mieszek w podzięce za... Tak? Szukam informacji o zbroi Kruka. Legendarna wiedźmińska zbroja. Mogę ci powiedzieć o jej unikalnych właściwościach magicznych. Słucham. Powstała w gnomich pracowniach, ale wykończeniem zajmowały się elfy. Zbroja Kruka to dzieło mistrza pieśni, Tien Saila. Pracował przez 12 dni bez przerwy, a każdemu ruchowi jego rylca towarzyszyła pieśń mocy. Legenda mówi, że w trakcie walki pancerz śpiewał dla Kruka pieśni o zwycięstwie. Dodawał pewności. Uspokajał. Dzięki za informację. Wiesz może, czy są jakieś zapiski dotyczące tych pieśni? Poszukaj w kryptach. Musisz znaleźć grobowiec elfiego mistrza pieśni. Gdzieś w okolicach sarkofagu powinny znajdować się przedmioty związane z życiem zmarłego. Bywaj. Przyniosłem ci coś do jedzenia. Co takiego? Daj spokój, wiem, że potrzebujecie jedzenia. Chciałem pomóc. Pomóc? Chcesz okazać swoją wyższość. Rzucasz mi pod nogi kawałki żarcia, jakbym była jakąś dzikuską. Dobrze wiesz, że nie mamy pieniędzy. Ale to nie pow... Nie traktuję cię z wyższością. Sam nieraz głodowałem. I zdarzało się, że pomagali mi ludzie, po których bym się tego nie spodziewał. Nie potrzebuję twojej litości. Zaraza. Wy, elfy, nigdy się nie zmienicie. Nawet teraz zadzieracie nosa. Ignorując oczywisty fakt, że głodny łachmaniarz nikomu nie zaimponuje wyniosłością i jest po prostu śmieszny. A więc przyszedłeś się pośmiać, obejrzeć dziwowisko. Wiesz co, teraz dopiero jestem zły. Ty mówisz o złości? Ty? Ty? Mam ochotę skopać cię tak, żebyś popamiętał, ty! Ty! Cicho już. Chodź do mnie. Nadchodzi dzień, gdy zgasnę jak gwiazdy z nadejściem świtu. Męczy mnie ta bezczynność. Dobrze cię widzieć. Bywaj.
skończy. Słucham? Bywaj. Pies na ludzkiej smyczy. Kiedy to się skończy? Bywaj. Witaj. Przypuszczam, że jesteś rybakiem. Nie mylę się? Tak. Cóż, interesuję się okolicą zawodowo. Jestem wiedźminem. Czy w jeziorze są jakieś potwory? Amfizbeny, żagnice, żyrytwy? Nie? Może jakiś smokożółw? Rozumiem. Jezioro jest bezpieczne. Skoro już rozmawiamy... Chciałbym pogodzić ludzi z Wodianoi, ale nie wiem jak. Myślisz, że pani jeziora będzie wiedziała? W takim razie idę z nią porozmawiać. Bywaj. Mogę użyć twojej łódki? Bywaj. Chciałbym wys... Dzięki. Bywaj.
A ja coś wiem. Domyślam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił, bo te złe ryboludzie sobie poszły. Zjadły wszystkie ofiary z ołtarza pani. Przebrzydłe paskudy. Mówisz, że kapłan Wodianoi wrócił? Znakomicie. Mam z nim do pogadania. Do zobaczenia. Odebrałem zlecenie Berengarowi. Opowiedz mi więcej o tym konflikcie. Kochają panią, ale nie wszyscy by kochać. Dużo by było zbłądzona. Odeszli od pani do Dagon. Oni zabijać ludzie. Ja prosić twoja miecz nie kochać Dagon. Moja dawna wielka nagroda. Rozumiem. Twoja pójdzie do wioska i przyprowadzi krowa dużo krwi. Dagon wyjdzie twoja go nie kochać. Wydają nagrodę, wspaniała miecz. Mam wykraść krowę czempionkę na przynętę dla Dagona? Twoja nie kochać krowa, dużo krwi, czempionka na ołtarz. Dagon wyjść z woda. Mam ją zabić na ołtarzu? Ty wolić złożyć człowiek? Straszny by ty być. Dobrze. Przyprowadzę krowę i zabiję Dagona. By rozmawiać! Widziałem ostatnio na brzegu wrogich Wodianoi. Zbroję, tak nie obrobiłem oni być. Chcący by nie kochać ołtarz palili. Ja bym musiał uciekać, lecz oni teraz uciekać do woda. Ja znowu strażnik ołtarza. Nie jestem pastuchem. Nie wiem jak te krowę... Twoja wziąć bakalię. Krowa dużo krwi, czempionka. Kochać bakalię. Bakalię? Tym wieśniakom poprzewracało się w głowach.
Witaj, Geralt. Wybacz, pani, ale nie przypominam sobie twojego imienia. Bo go nie znasz, ale ja znam ciebie. Z opowiadań. Uprzedzam, że ballady Jaskra są wolną interpretacją wydarzeń. To znaczy stekiem bzdur. Wiem o tym, jednak moje źródło informacji jest pewne. Znam cię z opowiadań przyjaciółki z dalekich stron. Syrenki Shinaz. Syrenki? Tak, syrenki. Co cię tak dziwi? Myślisz, że syrenki nie mogą podróżować, czy że nie mają przyjaciół? Co ci opowiadała Shinaz? Jak ustrzegłeś księcia Aglovala przed konfliktem z ludem zamieszkującym zatopione Ys. Dzięki tobie ludzie i Vodianois Ys tolerują się wzajemnie. To świetnie. Mam nadzieję, że tu też wszystko w porządku. Shinaz mówiła, że jesteś bystry. Zorientujesz się sam, porozmawiaj z kapłanem Vodianoi i człowiekiem o imieniu Julian. Kim jesteś? Panią Jeziora. Czy ten rozgadany rybak jest twoim sługą? Sługa to złe określenie. Jestem kobietą, a kobieta potrzebuje mężczyzny. Żeby zdobywał dla niej pożywienie i dbał o bezpieczeństwo, oczywiście. Rozumiem. Kiedyś mej czci i cnoty broniły zastępy rycerzy w lśniących zbrojach. Ale to dawne dzieje. Teraz mam tylko mojego biednego, chorego króla rybaka. Pani, ponoć umarłem i powróciłem do świata żywych, ale straciłem przy tym pamięć. Czy potrafisz mi pomóc? Znam krainę, z której powróciłeś i wiem, że to nie był przypadek. Najpierw odpowiedz na pytanie. Wierzysz w przeznaczenie? Wierzę w coś więcej. Jesteś tajemniczy i pewny siebie. Masz szansę odzyskać tożsamość i osiągnąć swój cel. Jeśli unikasz odpowiedzi, pozostawmy tę sprawę. Nie jestem wszechwiedząca. Być może owo coś więcej jest ważniejsze niż prosty wybór między przeznaczeniem i wolną wolą. Moich przekonań nie da się zaszufladkować. Zostawmy te sprawy i zmieńmy temat. Tak? Pani, wyglądasz na zamyśloną. Czasami widzę przyszłość, Wiedźminie. Zdradzę ci, co się wydarzy. Wiem, że nici przeznaczenia skupiły się wokół jakiegoś Wiedźmina. Jego ścieżka wiedzie w mroczną przyszłość, smutek i ból. Chcę mu pomóc przetrwać próbę. Kto jest tym Wiedźminem, pani? Znam dwóch, ciebie i Berengara. Porozmawiaj z nim, proszę. Niech któryś z was podejmie nić przeznaczenia. Porozmawiam z Berengarem. Pani. Spokój i ład panujące w mojej krainie zostały zakłócone. Ludzie walczą z Vodianoi. U podłoża tego konfliktu leżą chciwość, strach przed innością i niezrozumienie. Domyślam się, że zwaśnione strony mają swoich nieformalnych przywódców. Dobrze się domyślasz. Kapłan Vodianoi to jedyny, z którym możesz się dogadać. Ludzi reprezentuje Julian. Zajmę się tym. Kto, twoim zdaniem, ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Vodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Wrócę niebawem. Wskazówki znajdziesz na pomniku. Pani... Nie masz przy sobie... Dobrze. Tak? Pani... Wszystko przez legendę o świętym Gralu. Moi dzielni rycerze, nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie zjawiali się u mnie i oświadczali, że muszą wyruszyć w arcyważną misję. Twierdzili, że ich przeznaczeniem jest odnaleźć świętego Grala.
Widzisz, Geralt, problem w tym, że nie jestem wszechmocna. Z przeznaczeniem nie wygram. Wszystkie moje próby wskazania nieszczęśnikom właściwej drogi spełzły na niczym. Domyślam się, że Graal nadal nie został odnaleziony. Dobrze się domyślasz. Znasz legendę o Graalu. Straciłem pamięć. Faktycznie. Pogadaj z pustelnikiem. Pilnuje grobów dzielnych poszukiwaczy. Jest beznadziejnym nudzieżem, ale legendę Graala zna perfekcyjnie. Nie omieszkam. Jeśli przyjdziesz tu i powiesz, że wyruszasz z arcyważną misją, wierz mi, potrafię być nieprzyjemna. Pani... Tak, miał... Tak? Rozmawiałeś z panią Jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz... Oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, Wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego? Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żonę, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od baz Salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju, twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. Tak? Odnoszę wrażenie... Jesteś nieskończenie przenikliwy. No cóż, jest jeszcze coś. Salamandra chce dopaść Alwina. Nie wiem po co, ale jest dla nich ważny. Wysłali mnie tutaj, bym go odnalazł. Nie mam jednak takiego zamiaru. Zarobię trochę grosza i wynoszę się stąd na dobre. Zatem nie wiesz nic o napadzie na Kermoren? O skradzionych wiedźmińskich recepturach? Nie. Mam tylko jedną prośbę. Trzymaj się z dala od Alwina. Tak? Bywaj. Słucham? Bywaj. Tak? Bywaj. Thank you.
Tak? Odłóż broń. Zabiła Alinę. Zabiła moją Alinę. Już jej nigdy nie zobaczę. Co ja nieszczęsny pocznę? Twierdzisz, że Celina zamordowała siostrę? Tak, przyznała się. Spotkały się, pokłóciły i Celina popchnęła Alinę. Moja ukochana, upadając, uderzyła głową w kamień. Nie, to zbyt straszne, nie mogę o tym mówić. Zatem to był wypadek. Kiedy Celina to powiedziała, coś we mnie wstąpiło. Nie mogłem się opanować. Zawsze zazdrościła Alinie. Zazdrościła Juliana, jego pieniędzy. Zasłużyła na karę. Alina nie odeszła. Zmieniła się w południcę. To straszne. Muszę jej pomóc. Zajmę się tym. Postaraj się nie zrobić nic głupiego. Tak? Adamie... A jak mam wyglądać? Moja ukochana lata po polach i straszy. Jak mam wyglądać? Masz rację. Czego chcesz? To ty zostawiłaś ogłoszenie na słupie? Tak, w sprawie zębów z jadarki. Eliksiru powiadasz. Proszę, oto one. Dziękuję. Czego chcesz? Czego chcę? Geralt? Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Mam tu... Popatrzmy. Są nieuż... Z Wodiano. Czyżby? Taka jest wola pani jezior. Nie, wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Wodianoi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Figurkę z... Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w zimie, ale po... Za dużo pracuję. Porozmawiamy później. Porozmawiamy później. Jak długo jeszcze? Geralt? Bywaj. Wstyd. Cóż. Wiem, wiem. Śpiesz.
Bywaj. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. Chciałam tylko... Boję się, no... Cóż złego... Bywaj.
Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. Wszystko uschnie. Ponoć jesteś ekspertem, jeśli chodzi o legendę Świętego Graala. Czyżbyś planował wyruszyć na poszukiwania? Być może. Najpierw porozmawiajmy. Musisz wiedzieć, że mit Graala jest... Na pewno możesz mi przedstawić skróconą wersję. Najważniejsze... Jak mówiłem, są ich setki. Dobrze, niech będą trzy. Przedstawię ci teorię klasyczną, której jestem zwolennikiem. Teorię spiskową oraz jedną z najbardziej tajemniczych, filozoficzno-mistyczną. Od czego mam zacząć? Opowiedz o klasycznej. Słuszny wybór. Słuchaj zatem. Graalem jest kielich, potężny, magiczny przedmiot, którego zrozumienie wykracza poza możliwości najpotężniejszych czarodziejów. Kielich ten posiada moc leczenia wszelkich chorób, trucizn i ran. I ból zamieni się w moc. Istnieje też teoria, że w rękach prawowitego władcy uzdrawia całe krainy i chroni mieszkańców przed zagrożeniami, stworami ciemności, klęskami żywiołowymi i tak dalej. Brzmi trochę jak ballada Jaskra. Brakuje tylko miłości. Każdy, kto napije się z cudownego kielicha, zostanie uzdrowiony, wzmocniony i pojmie prawdę. Kontynuuj. Od wieków rycerze szukają Graala, jednak żadnemu się nie udało. Nawet szlachetny Lancel i dzielny Bors ponieśli klęskę. Słyszałem, że sam wielki mistrz zakonu płonącej róży interesował się tym zagadnieniem. Jakieś konkretne wskazówki? Niestety, wiem tyle, ile powiedzą mi moje księgi. Chcę usłyszeć teorię filozoficzno-mistyczną. Jest najtrudniejsza, a założenia są następujące. Graal jest ideą, ogólnie rozumianym dobrem. Poszukiwanie Graala jest niczym innym jak zwyczajnym dążeniem do doskonałości. Poszukiwaniem ideału. Ciekawe. Graal nie ma konkretnej formy, kształtu. Dla każdego jest inny. Może być przedmiotem, ideą, odkryciem. Może być również poszukiwaniem prawdy o samym sobie. Według tej teorii wędrówka w poszukiwaniu Graala jest celem samym w sobie. Rezultat to kwestia drugorzędna. Sugerujesz coś? Jestem sługą pani. Nie lekceważ mojej przenikliwości. Wiem, że powróciłeś do świata żywych po śmierci i domyślam się, że czegoś poszukujesz. Ale to nie moja sprawa. Pamiętaj tylko o jednym. O czym mam pamiętać? Że u kresu wędrówki Graal może okazać się czymś zupełnie innym, niż sądziłeś na początku. Interesuje mnie teoria spiskowa. Spopularyzowana przez niejakiego brązowego Dana. Zaczyna się karkołomnym wywodem o pochodzeniu samego słowa Graal. Po kilku stronicach mordęgi dowiadujemy się, że Graal to w istocie En-Ral, czyli w starszej mowie wyższa królewska krew. Następnie brązowy Dan, nie przebierając w tanich chwytach erystycznych, dochodzi do wniosku, że Graalem są potomkowie proroka Lebiody. Mów dalej. Potomkowie obdarzeni talentem magicznym, ukrywani i strzeżeni przez sekretne organizacje, by w końcu wymknąć się spod kontroli i wymieszać swą świętą krew z krwią En-Sit, wiedzących. Dalej teoria przedstawia zawiłe i burzliwe losy En-Raala,
Autor gubi się w swoich argumentach, częstokroć przecząc samemu sobie. Wystarczy mi genealogii i genetyki. Mam przeczucie, że nie tędy droga. Którą z teorii mam? Opowiedz. Słuszny w kiel... Brzmi ka... Przejdźmy. Spopularyzowana przez nas... Wystarczy teorii... Słuchie... Brzmi trochę jak... Ka... Kontynuuj. Od... Jaki... Nie... Dziękuję. Z czym do... Chciałem o co... Słucha. Powiedz mi, dlaczego pani Jeziora nastawiona jest lekko sceptycznie do idei poszukiwania Graala? Wielu wspaniałych rycerzy wyruszyło na poszukiwanie Graala. Kiedyś spędzali czas pilnując ładu i sprawiedliwości pod kierownictwem króla rybaka i pani jeziora. Teraz król rybak za nie mówił, a rycerze odeszli. Myślę, że pani jest bardzo samotna. Przecież jest boginią. Samotną boginią. Nawet nie wiesz jak bardzo. Myślisz, że boginie nie mogą być samotne? Przecież bogowie stworzyli nas na wzór i podobieństwo swoje. Chciałem o coś zapytać. Słuch. Kim jest? Pani pozostaje dla mnie tajemnicą, chociaż jej służę. Wiem, że jest boginią. Czasami widuję ją, gdy w białej szacie spaceruje przez pola w porannej mgle, a jej bose stopy stąpają lekko. Darzysz ją uczuciem? Kocham ją. Jest boginią. Sądzę, że pani jest istotą nie z tego świata. W tajemny sposób wpływa na całą okolicę, ale jej wpływ jest bardzo subtelny. To intrygujące. Z czym dom... Dziękuję. Tak? Udało mi się zgromadzić. Po stokroć dzięki, dobry pan. Opowiedz. Czerwony meteoryt to rzadki metal, którego można użyć do wzmocnienia miecza. A pieniądze, cóż, tego chyba nie muszę.
Wezmę pieniądze. Oto sakiewka. Ech, czego człowiek nie poświęci dla... Bywaj. Macie lud mówi nagrod przynie. Zabiłem cmentara w krypcie. Chyba już nie chcę oglądać tych dowodów, nie. To wasze 800 orenów. Złe wieści przynoszę. Mówże! Alina i Celina nie żyją. Alinę przypadkowo zabiła Celina. Celinę Adam, zaślepiony gniewem. Moje ukochane córy! Moje dziewczynki! Co za nieszczęście! Odejdź! Chcę zostać sam. Utrapienie z tymi skrzatami. Sprowadzisz na nas kłopoty. Starość, nie radość. Geralt? Miałem poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Tak. To cudownie. Nic jej nie jest? Usiądź i napij się. Alina nie żyje. Zmieniła się w południcę. Demona. Nie żyje? Tak. Wiem, że jest ci ciężko, ale nie można tego tak zostawić. Na polach będą ginęli ludzie, jeśli nic nie zrobię. Rozumiem. Zrób co trzeba. Zapłacę. To nie będzie srebrny grosz. Zrób co trzeba, Wiedźminie. Jeśli możesz, szybko i bezboleśnie. Postaram się. Wiesz, wierzę w rozum, a nie w bogów. Ale modliłem się do Melitele o ponowne spotkanie z Aliną. Miałem złe przeczucia, lecz odganiałem je. Chyba wciąż potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z myślą o śmierci mojej Aliny. Geralt, jak to się stało? Zabiła ją Celina, chyba przez przypadek. Ona też nie żyje. Jak to? Zabił ją Adam, gdy zobaczył, jak zamordowała siostrę. Kochał Alinę. Na wszystkich bogów to straszne. Tyle cierpienia. Czym sobie zasłużyły na taki los? Geralt, proszę cię, pomóż im. A ja dopilnuję, żeby zatrzymano Adama. Musi odpowiedzieć za swój czyn. Zrobię, co w mojej mocy. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie. Natury duchowej. Znasz mnie. Możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie.
Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu – zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie, choć za wile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Ze zwyczajowym pytaniem, kto jest najpiękniejszy w świecie. Jak wiem, wszystkie zwierciadła Nehaleni dzielą się na uprzejme i rozbite. Dokładnie. Zwierciadło Aliny najwyraźniej nie było uprzejme. Gdyby udało ci się je naprawić, a następnie pokazać Alinie, kto wie, może klątwa zostanie przełamana. Dziękuję, Abigail.